jak się znalazłeś tutaj generalnie, jak się znalazłeś tutaj w sportach walki? Wiesz co, no to szczerze mówiąc akurat to, że znalazłem się w MMA było poniekąd przypadkiem, a poniekąd efektem jakichś moich wspólnych treningów z ludźmi, z którymi starałem się rozwijać, jakoś tam poszukiwać swojej drogi, a później to jakoś tak poszło, że nawet szczerze mówiąc czasem wstaję i zastanawiam się, jak to się stało, że jestem w takim miejscu tu i teraz, ale oczywiście bardzo się z tego cieszę i jest to jakaś realizacja mojej pasji ogromnej, która trwa nieprzerwanie od dzieciaka. Zacząłem w 12 roku życia uprawiać sporty i sztuki walki i no, jest to tam nieprzerwanie z małymi przerwami na kontuzję i, no, i na razie cały czas mnie to kręci. Powiedz, bo generalnie jest tak, że jesteś bardzo popularny, nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, jest dużo ludzi, o tobie mówi, dużo ludzi cię zna, wpisuje w przeglądarkę Google, mnóstwo materiałów jest z tobą. Jak ty to odbierasz? Zdajesz sobie tak do końca z tego sprawę, że jesteś popularny? Nie, zupełnie tak do tego nie podchodzę i też mi się wydaje, że to chyba to do końca tak wcale nie jest. No jest, ja ci powiem, że jest. No nie wiem, nie podchodzę tak do tego, no nie wiem, myślę, że w jakimś tam wąskim gronie ludzi, ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że się jakoś tam nie zmieniłem przez to i jakaś tam woda sodowa mi nie uderza do głowy, ale przede wszystkim nie uważam, żebym miał jakiekolwiek powody ku temu, żeby tak się stało. Jesteś założycielem PJ Promotion, do tego jeszcze dochodzi, teraz trenujesz Mariusza Pudzianowskiego. Powiedz, jak przebiegają treningi? Masz swoją salę, próbujesz na przykład swój klub otworzyć, czy na razie jesteś gdzieś skazany na jakieś inne obiekty? Wiesz co, w tej chwili, ponieważ grupa się rozrosła, to pracujemy tutaj u Michała i u Marcina w Movement Designers na Kolejowej, ponieważ temat jest tu troszeczkę więcej, wcześniej pracowałem, ponieważ byłem zawodowo również związany przez jakiś czas z klubem Everybody tutaj w Warszawie, natomiast zrobiło się tam nam troszeczkę za ciasno i teraz trenujemy tutaj. Nie ukrywam, jeszcze po drodze też, przepraszam, wypadło mi z głowy, dzięki uprzejmości Krzyśka Wiłkomirskiego trenowaliśmy również u niego w klubie i o tym nie można zapomnieć, bo bardzo nam pomógł, także zresztą cały czas jesteśmy w kontakcie. Krzysztof również nam pomaga i to często aktywnie w treningu, dociążając chłopaków. Nie mam w tej chwili tak bardzo dużo czasu ze względu na swoje życie zawodowe, które jeszcze oprócz tej pasji realizuję. Niemniej jednak jakieś tam zmiany pewnie będą w najbliższym czasie i jedną z opcji jest również to, żeby ruszyć z jakimś własnym swoim miejscem. A powiedz, trenujesz Mariusza Pudzianowskiego już od dłuższego czasu. Czy jest na przykład możliwe, żeby jeszcze poprawił swoją kondycję, wydolność? Czy to na razie jest taki poziom, którego już nie będzie mógł przekroczyć? Nie, zdecydowanie jest jeszcze miejsce na to, by przesunąć te parametry. Zresztą Mariusz cały czas po walce trenuje, regularnie z nami przychodzi i bierze udział w zajęciach. I muszę ci powiedzieć, że ten progres jest dalej widoczny. On myślę, że na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że ten postęp jest bardzo duży w porównaniu do poprzedniej walki. Myślę, że to na walce było widać. Oczywiście nie osiągnęliśmy jeszcze takich efektów, o jakich ja myślę, natomiast na ten czas, na te 3 miesiące pracy, myślę, że to było optymalne i że te założenia, które mieliśmy, zrealizowaliśmy. Natomiast to miejsce cały czas na poprawę tych parametrów jest, a przede wszystkim są chęci Mariusza, on regularnie przychodzi na salę, trenuje z nami równo, także on chce, ja myślę, że możemy to zrobić i jeśli dalej będziemy współpracować, a na razie tak to wygląda, że i Mariusz jest zadowolony ze współpracy i my również, no to myślę, że zobaczymy na następnej walce jeszcze lepszego Mariusza. PJ Promotion to również Anzor Aziyev, przede wszystkim Arbi Shamayev, tak? Co możesz o nich powiedzieć? No, najbliższa walka to walka Arbiego Shamayeva w styczniu na gali 3 w Fełku. Dostaliśmy od tej federacji, za co bardzo dziękuję, korzystając z tej możliwości, szansę na walkę i to walkę prawdopodobnie o pas z bardzo dobrym zawodnikiem. Więc walka w styczniu Arbiego, no i później w marcu ze względu na no contest. Mam nadzieję, że federacja wyrazi zgodę i tej marcowej gali będziemy mogli zobaczyć Anzora, natomiast no to jest niepotwierdzone jeszcze, ale mam nadzieję, że to się odbędzie, tym bardziej, że z tego, co widziałem, to ludzie bardzo chcą, żeby ta walka się odbyła i żebyśmy mogli zweryfikować, czy Kornik, czy Anzor, kto będzie w 6-6.
No właśnie, to może wróćmy na chwilę do treningów, sposobów treningowych. Wydaje mi się, że jesteś bardzo otwarty na to, na różne techniki, na różne jakby nowe rzeczy, które się pojawiają. Jak wyszukujesz takie nowinki, czy masz jakąś metodę, czy po prostu interesujesz się ogólnie wszystkimi rzeczami, które są związane ze sportami walki? Wiesz co, no przede wszystkim mam szczęście i spotkam po drodze fajnych ludzi, którzy chcą się tą wiedzą dzielić i którzy są wystarczająco cierpliwi, żeby mi ją przekazać. I gro tej wiedzy, taką bazę zbudowałem już na początku, kiedy stałem się osobą odpowiedzialną za przygotowania wtedy Maćka Górskiego. To tak jak już wspominałem o tym, to tak naprawdę Łukasz Jurkowski, Michał Garnes to byli pierwsi ludzie z prawdziwego takiego zdarzenia trenerzy MMA, z którym ja w ogóle w życiu miałem styczność. No później po drodze spotykałem po prostu ludzi i starałem się brać od nich to, co najlepsze. Akurat mając doświadczenie ze sportu walki, miałem takich trenerów, którzy po prostu cały czas mówili, że tą głowę trzeba mieć otwartą, że nie można się zamykać, bo to uwstecznia tak naprawdę. Więc to myślę, że też jest kwestia mojego podejścia w ogóle do sportu walki. Troszeczkę szczęścia do ludzi i tego, że jest to moja pasja i naprawdę bardzo dużo szukam, czytam, przyglądam się, staram się jak najwięcej materiałów szkoleniowych przeglądać oczywiście. No nie wszystkie są w całości interesujące, ale czasem można w 2-3 godzinnym materiale wychwycić jakiś element, który jest naprawdę interesujący. I druga sprawa, cały czas jestem w kontakcie na przykład z Michałem Garnesem, który dla mnie tutaj, jeśli chodzi o profesjonalny trening sportowy, o budowanie wydolności i tych wszystkich parametrów związanych z wytrzymałością i budowaniem formy, no to jest taki mój guru, tak? I jakby ja staram się to budować na zasadzie takiej metodyki związanej ściśle z elementami technicznymi, jak zbudować parametry, o których mówi Michał, i znaleźć drogę na to, by w jak najbardziej efektywny sposób to zrobić. A on z kolei uczy mnie i pokazuje, jak to powinno wyglądać ze względu na reakcję organizmu, na przemiany biochemiczne w organizmie, no i to wszystko, co jest związane ze współczesnym sportem. Miałem okazję obejrzeć dzisiejszy trening. Możesz go troszkę opisać, przybliżyć czytelnikom, naszym widzom, czego dotyczył, co to za metody? No to co widzieliście, to trening, który u nas my stosujemy w takim momencie, kiedy przechodzimy do okresu sparingowego. Taki pomost, którym ja przechodzę i zamykam pierwszą fazę przygotowań, wchodzę w okres sparingowy. To jest taki trening, którego jakby najważniejszym elementem jest to, by wprowadzić zawodnika w wysokie obszary pracy w dość krótkim czasie i potem to utrzymać. Chodzi o pewne reakcje organizmu, które zachodzą w trakcie walki i które mają tego zawodnika w uproszczeniu przyzwyczaić do tego wysiłku, zaadoptować i dać mu bodziec, który spowoduje, że te ogólnie pojęte parametry będziemy przesuwać w górę, a co więcej też ten rodzaj intensywności wprowadza go w te sparingi, które będą w przeciągu dosłownie kilku dni, bo zaczynamy dzisiaj, jest środa, zaczynamy pierwszy sparing już w piątek, więc to jest rodzaj pomostu i takiego jednocześnie treningu, który ma na celu w taki dość intensywny, jak widzieliście, sposób zaangażować organizm do pracy w takiej bardzo wysokiej aktywności. A powiedz mi, czas tych ćwiczeń, to jest indywidualna sprawa, do zawodników dobierasz, czy to jest jakoś uwarunkowane inaczej? Akurat tutaj mamy taką sytuację, że zawodnicy są w jednej kategorii wagowej, na bardzo podobnym poziomie wytrenowania i wydolności, czyli mają tą bazę, która pozwala pracować w takich obszarach, o których przed chwilką mówiłem, więc akurat ten czas pracy był dopasowany do nich. Na bazie doświadczeń, które zdobyłem pracując z Mariuszem i z Kamilem przy poprzednich przygotowaniach, to ta intensywność i jakby schemat treningu jest nieco inny dla zawodników z wagi ciężkiej. Wiadomo, to są trochę inne organizmy i te bodźce muszą występować w trochę innym natężeniu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze się nieraz spotkać i obejrzeć jeszcze nie jeden trening. Zapraszam serdecznie i bardzo dziękuję.